Dosłownie kilka godzin temu przyszedł do mnie kurier i przyniósł mi paczkę od firmy MSI. A w tej paczce znajdowała się myszka, klawiatura, słuchawki oraz podkładka. I w dzisiejszym odcinku ten sprzęt sobie przetestujemy. Linki do wszystkich akcesoriów znajdziecie w opisie tego filmu, a my na samym początku zaczniemy od myszki. A jest to myszka Klacz GM30. Jest to mysz gamingowa. Ta dostosowana do dłoni o średniej wielkości mysz jest wygodna zarówno dla osób preferujących chwyt pełną dłonią, jak i ze zgiętymi palcami. Boczne uchwyty z fakturą powierzchni typu Dragon Scale nigdy Cię nie zawiodą. Poligonalne przyciski boczne pozwalają na szybkie i łatwe klikanie. Powiem Wam tak, myszka jest naprawdę lekka, waży tylko 98 gramów. Mamy możliwość też zmienienia koloru RGB jak tylko sobie chcemy. Ja ustawiłem sobie różowo-niebieskie. Słabo to trochę widać, ale ja lubię takie połączenie różowego z niebieskim. Te łuski smoka faktycznie robią robotę, ten kciuk nie zjeżdża nam z przycisku. Ja w Fortnite mam budowanie pod przyciskami bocznymi, więc idealnie ta myszka pode mnie pasuje. W dłoni leży idealnie. I co najważniejsze, posiada 6200 DPI, które możemy sobie zmienić w każdym możliwym momencie, wciskając właśnie ten oto przycisk na myszce. Teraz przyszedł czas na słuchaweczki, moi drodzy, a mamy tutaj słuchawki Immerse GH50 Gaming Headset. Zbudowanym mikrofonem, ledzik RGB też jest edytowalny, więc możemy sobie w jaki kolor chcemy podświetlić tego smoka. No to co, otwórzmy je. Wysokiej jakości 40 mm głośniki obsługujące funkcję wirtualnego dźwięku przestrzennego 7.1 i wbudowany system wibracyjny zapewniają niesamowitą jakość rozgrywki. Dodatkowo odłączany mikrofon pozwala na pozbawioną zakłóceń efektywną komunikację. Powiem Wam, że te słuchawki wcale nie są takie duże. Nawet mi się wydaje, że spoko w nich wyglądam. Smoczek oczywiście jest podświetlany na dowolny kolor. Ja wybrałem sobie różowy. O, w ten sposób bardzo ładnie go widać. Mega jest wygłuszone, ledwo coś sam siebie słyszę. Funkcja 7.1, kozak. Dodatkowo do tego mamy tutaj taki przycisk, gdzie możemy się zmutować, włączyć właśnie ten tryb 7.1 oraz wyciszyć lub włączyć mikrofon. No to teraz, moi drodzy, najcięższa paczka. To jest klawiatura mechaniczna niskoprofilowa. GK50 Low Profile Gaming Keyboard, a nazywa się Vigor. Sprawdźmy ją. MSI Vigor GK50 Low Profile. Niskoprofilowe mechaniczne przełączniki klawiaturowe zapewniają szybkość, precyzję działania oraz wysoką wytrzymałość. Smukła i lekka konstrukcja pozwala zabrać klawiaturę na wymagające turnieje gamingowe. Wykonana ze szczotkowanego metalu górna część obudowy klawiatury oraz ośmiokątne nakładki klawiszy nadają MSI Vigor GK50 agresywnego wyglądu. Powiem Wam, że pierwszy raz w życiu widzę niskoprofilową klawiaturę mechaniczną i powiem Wam, że naprawdę jest mega lekka. W zestawie jeszcze zostały dorzucone awaryjne przyciski Alt i Control. Oczywiście LEDy możemy sobie dowolnie modyfikować przy pomocy programu takiego samego jak jest do słuchawek oraz do myszki, więc jeżeli zainstalujemy jeden program, możemy sobie wszystko dowolnie modyfikować, jeżeli mamy cały zestaw od MSI i powiem Wam, że naprawdę fajnie się po tym klika. Kurczę, uwielbiam ten dźwięk. Nie wiem jak Wy, ale ja lubię, jak coś takiego klika, kiedy się gra, wtedy tak po prostu czuję, że nacisnąłem ten przycisk, no i też słyszę, więc mi się wydaje, że to ułatwia po prostu gierkę. Wygląd bardzo fajny, generalnie klawiaturka rewelacyjna. Do tego dorzucili mi jeszcze podkładkę gamingową. Zobaczcie, jaka jest wielka, ledwo mi widać. Wykonana z jakiejś tam specjalnej gumy Silky Gaming. Tutaj mamy oczywiście warstwę, która zapobiega się ślizganiu podkładki po naszym biurku. Kozacka, idealna do gamingu, bo mamy, wiecie, prawie ile, myślę, to jest z metr podkładki, więc tą myszką możemy latać po całym biurku, jak tylko chcemy. A dokładne wymiary podkładki to szerokość 900 mm oraz długość 400 mm. Tkanina Silky Gaming Fabric nie tylko umożliwia elastyczną i dokładną kontrolę myszy, ale także zapewnia niezwykłe płynne wrażenia użytkowania przy niskim tarciu. Więc moi drodzy, tak wygląda nowy sprzęt od firmy MSI, który sobie za chwileczkę przetestujemy w gierce. Oczywiście, jeżeli chcielibyście zaczerpnąć więcej informacji dotyczących tych akcesorii, oczywiście link macie w opisie, sprawdźcie go koniecznie. Na sam koniec chciałem jeszcze ogłosić wyniki konkursu z poprzedniego odcinka na 100 zł PSC. W tym momencie Wam się wyświetla szczęśliwy zwycięzca, ja to ja mordeczko bardzo serdecznie gratuluję. Odezwij się do mnie na maila, a podeślę Ci kod PSC tak szybko jak to jest możliwe. W dzisiejszym odcinku też możecie wygrać 100 zł PSC. Zostawcie łapeczkę w górę, w sekcji komentarzy napiszcie swój nick z gry Fortnite. No i co najważniejsze, wspierajcie z kodem Farel w sklepie, a w następnym odcinku ogłoszę wyniki. A teraz zapraszam Was na drugą część odcinka, gdzie cały serwer gra tylko i wyłącznie helikopterami. Okej, moi drodzy, poznajcie moją bananową drużynę. Jest dzisiaj ze mną Dylongs, Rogalik oraz Szaku, yo! Ej, Lubina! Słuchajcie, świrusy, paletusy, patusy, lecimy na grotę. Tam jest nasz wehikuł czasu i będziemy dzisiaj wyjaśniali innych oponentów na mapie. No mam nadzieję, że zajmiemy jakieś chociaż ostatnie miejsce. Let's go, ja jestem oczywiście pan Banan i mam zawsze rację w garniturze, a wy jak?
Na Golasa? Ja mam podeszwy drewniane. Wy na Golasa, jak? Dobra. Ja mam podeszwy premium, Balenciaga. Tak? Ja mam... Na jak? 30 cm ponad ziemią chodzisz, gościu? No jak? No i git. U mnie 700 albo Balenciaga. 30 cm ponad chodnikami. A. Ładnie zaśpiewali. Z góry na te mało ważne sprawy. A. Powiedz mi tu mała lepychu z Jordani! Ja bym to wyciął, nie? Bez kitu. Nie, to zostaje. Spadłem! Pomóżcie mi! Oj, co? Brawo, Jasiu! Brawo, Jasiu! Jak ja mam takiego gościa w teamie, to wątpię, żeśmy to wygrali. Czekaj, bo tu jest Brutus, tu jest. Jaki piosenkarz, taki gracz. Ja tak, myślałem, jest, tu, dokładnie. Ja myślałem, że tu się leci, wiesz, tak spowiada. Nie, nie, no niestety tak nie jest, mordo, tak niestety tak nie jest. Ja szybko się tu zbroję, wariacik. Milionów razy, weźcie mi podnieście, szaku, szybko. Zapomnij, nie znamy się. Czekaj na mnie, ej! Gdzie ty lecisz? Gdzie ty lecisz? Zostaw, rozwalisz tą maszynę, przecież ty nie masz na to prawo jazdy, złaź! Dobra. Ej, czekaj, on się helikopter nie przymalował, dobra. Dalej, śmigo gadżeta, lecimy. Nie. Dobra, udało nam się jakimś cudem uciec. Woo! Gdzie lecimy? Gdzieś tutaj, co? Tam, gdzie nas wiatr poniesie. Nie wiem, no mamy już w miarę ekwipunek, więc możemy nic nie lądować już. Mówicie? Dobra. Ze strefą i tyle. Okej. Mamy jakieś heavy snipy? Wzięliście to? Ja mam. Słuchajcie, ja mam 280 ammo, poczekajcie, wylądujmy, ja wam te ammo oddam. Tak. I potrzebuję ammo do minigana, bo mam... Czekaj, do strefy leć, bo nas nie, bo dobra. Nie, dobra, chill. Spokojnie, byku, patrz, raz, dwa, trzy, cztery. Matsy. Nie upgrade'ujemy itemów już? To dajcie mi ammo do tej, do snajpy. Ammo do minigana, please. Ammo do minigana, Delos. Dobra, dawajcie. I wskakujemy, go! Lecimy. Let's go, Team Banan, hej! Czeku! Przesiądź się na tamto skrzydło, bo ja mam minigana, będę miał clear. Dobra, przejdź na tamto skrzydło, no. Pozmieniajcie się miejscami, tak żeby było wam wygodnie. Okej, lecimy wzdłuż strefy, bo tutaj możemy, wiecie, dzięki temu wiele zyskać. Jeszcze jest 5 helikopterów, gościu. Tam jakiś zrzucik daleko leci. Przy agencji jest już strefa, nie? Albo Balenciagi, a. Co robimy? Wzbijamy się wyżej, mordki? No, możemy. Dobra. No, ale... Jak masz minigana, to ciężko ci będzie tak w dół strzelać. Nie, no to wtedy zaczniemy raszować i pyku. Mieszka kałaszka takiego pana. A, no dobra. Też mam, patrz, gościu. Jest na dole! Pod nami? Oznacz! Żartowałem. Aha, dobra. Jezuniu. Wysiadaj z tego samolotu. Nad nami, przed nami, Z przodu walcie w niego! Jest. Dalej, śmigło gadżeta. Dawaj go. Minigan! Wali. O, dobra, on pada, nie? Dobra! Patrz, giną wszyscy! Jak przykro! Bum, bam, bum, pięknie! Szaku youtuber! Ojeju, 4 zabił, ładnie! Pierwszy punkt! Z pierwszego minigana po 50 damage'u się zdaje. Tam tylko 3 było! 4! Ile masz fragów? 3! 3? No to nie wiem! Ja nie umiem liczyć do 4. Dobra. Ej, pojawili się znikąd! Szukamy dalej! Ale to i na dole będą latali, pewnie jak tamci. No to mamy przewagę latając nad nimi, co nie? Bo prędzej my ich zobaczymy. Ej, są tutaj! Gdzie? Przed nami! Na dobra, dole, widzę, dalej śmigło gadżeta, jedzie z nimi! Ej, mi znikło. Tak, goni ich! No ale ja nie strzelę, tak. Dawaj, oni są bokiem! My dostał, przodem! Dostał. Go! Goni ich, nie mogę szybciej! Dobra, przecież mam nitro, co ja robię? Nitro, go! Dobra, padają! Śmigło! Gościu! Dawaj! Minigan! Nie, spokojnie! Spadają! Pięknie! Dobra, robimy nawrotkę, uciekamy! Dylong, ładnie! Ładnie, Dylongsik pozabijała wszystkich, pięknie! Okej! Jak nasza drużyna jest nieśmiertelna, ponoć! Normalnie! Mamy jeszcze 817 HP, jest dobrze! To się mam do kałaszka! Dobra! Ja 29! Tylko? Okej. Okay. Jeszcze do minigana, chill. Dobra, to musimy trochę tak, wiecie, nie szarżować. Słuchajcie, teraz jak kogoś zobaczymy, to strzelamy na daleko, raczej wy strzelacie, nie?
Dobra, ja mam snajper. Ich tak obijamy, pestkujemy. Ciach, ciach, ciach i nie będą wiedzieli skąd. A czy skąd dostają, przepraszam. Let's go. Totally. Tak, tutaj ktoś się zbudował, widzę też. Tak, są tutaj. A jest helikopter? Nie mają. Nie. Zostali zastrzeleni? Nie, no nie, nie mają. A, może sami sobie rozwalili. Albo sami sobie rozwalili, no. To co? Tam jest raz, dwa, trzy, pięć osób. Gdzie? Oznacz ich. No dobra, dole, pod nami centralnie. Ej, zrzucaj te czwórki, Dylongs. Dawaj C4, Dylongs. Tak, wal, wal, wal. Na ziemię, no. Podejdź dalej, trochę do przodu farę podejdź. Podlatuję, podlatuję. Zrzucaj wszystkie, dopiero detonuj. Nie, bo nas helikopter rzuciłaś. za daleko, Dylongs. Daj do przodu jeszcze chyba, nie? Być tak nad nimi. Nie wiem, strzelać do nich? A nie wiem, ładuj w nich. Dobra. Dawaj, Dylongs, C4. Co ty zrobiłaś? No nie. Nie mam pytań, to nie jest zła detonacja. To nie jest zła detonacja. Ale czekajcie, tu jeszcze ta drużyna jest gdzieś. No właśnie. Boże, to jest ich dużo, ty. Gdzie oni są tylko, byku? Strefa już jest taka malutka. Jest, co tu helikopter, dawaj! Rogal z tyłu! Dawaj ich! Leci minigun, leci minigun. Dobra, unik robię na nitro. Pięknie, kolejny frag. Dobra, teraz tych wykończcie na początku. Dobra, tyk. Przed nami co są? Pięciu w helce. Widzę, pięciu aż, no. Dawaj w tego oponenta. Dostał 62. Ja go śmigłem, chłopie, robię. Po drzewie skacze. Jakaś małpa jest. Leży. O nie, turbulencje. Ej, chłopie. Uwaga. Przeżyłem! Jeden HP. Jeden HP, podnoszę. Ja też! No nie. Ale ja idę Dylongs podniosę, trzy... Nie, Dylongs już się skończyło. Dylong jest przed nami, co jest? Halo? Co jest? O nie! Ziomek sobie przyszedł. Dobra, miał ammo. Ktoś. Dobra, zginął. Dobra, teraz postarajmy się to przeżyć jeszcze. Dobra, leży kolejny. Nice. No to co, jedziemy z nimi do końca. W domku będzie ktoś. A jak? Za drzewem na lewo. Myślisz, za drzewkiem jeszcze będzie dlog? Dobra. Ja biorę minigana i tam wjeżdżam, nie chłopie? 30 do 100, kolejne. Gdzie oni są? Dobra, ode mnie też dostał. Przed nami, oni tańczą. Nice. Ale beka. Ej, no wszystkich chyba zniszczyliśmy. Tak, wszystkich, no. Albo oni sami też się niektórzy wykończyli. No. Jeżeli podobają ci się moje filmy, to nie zapomnij użyć kodu FAREL w sklepie Fortnite.